Dobry wieczór, hello, dzień dobry, cześć, czołem, pewnie się spiąłem, kiedy było śmieszne. No, kochani, pogadanka parapsychologiczna, o jak dawno nie było, dla stałych widzów to pewnie będzie niespodzianka, że się nastało. No nastało się, w końcu, że tak powiem, ale mi kości strzelają, się nastało tak, że się Michael, czyli ja, zebrałem w sobie, żeby w końcu nagrać kolejną pogadankę psychologiczną. Czyli powiem tak, do pogadanek parapsychologicznych nie było wcześniej jakby zgody politycznej, w sensie no nie było tematów, nie? I też ja jakoś nie miałem specjalnie weny, chyba, tak mi się wydaje, a teraz mam. Mam, bo zostałem zaatakowany, znaczy nie zaatakowany, poproszony przez Wickę jedną o nagranie filmu tam no właśnie na temat szczęścia, bo będziemy o szczęściu mówić. Tak, dzisiejsza pogadanka jest o szczęściu. A Wicka zadała mi. Wicka. Tak śmieszna nazwa, Wicka. No, żeńska forma widza. No, Wicka. No. Widzowa, widzówna, Wicka. Możemy się bawić słownie. Koleżanka Wicka poprosiła, zapytała o mnie, Michael, czy mógłbyś nagrać film o tym, jak być szczęśliwym. To milczenie jest celowe, dlatego że pytanie jest takie osobliwe dosyć. Jak być szczęśliwym? I myślałem, aż w końcu wymyśliłem. Ja nie znam recepty, znaczy, może inaczej, nie znam generalnej recepty na szczęście, bo to jest bardzo indywidualne. Każdy jest szczęśliwy indywidualnie, prawda? Dla niektórych szczęściem jest kot w domu, dla innych pies w domu, dla innych orzeszki na stole, a dla innych orzeszki w żołądku, a dla jeszcze innych wino, a dla jeszcze innych wycieczka, a dla jeszcze innych zakupy, a dla jeszcze innych spotkanie z przyjaciółmi, a dla jeszcze innych wąchanie kwiatków na łące. No, szczęście jest strasznie indywidualne. To znaczy, w sensie chodzi mi o ten stan, który wprowadza, który jest szczęściem. Ten stan, który szczęście nam daje. Ale postanowiłem się, tak, że tak powiem, przygotować, zebrać w sobie i opowiedzieć wam co nieco na temat szczęścia z mojej własnej perspektywy. Jeśli oczywiście pozwolicie. Teraz czekam na niemą zgodę. Niema zgoda nastąpiła, w związku z czym mówię dalej. Szczęście. Ja sobie specjalnie przeszedłem, proszę państwa, przez różnego rodzaju definicje szczęścia, tak gwoli przypomnienia, wiedzy na temat teoretycznej wiedzy, filozoficznej wiedzy na temat szczęścia. Sobie przeszedłem, poznajdowałem różne rzeczy. W Wikipedii, o dziwo, w Wikipedii znalazłem bardzo ładne kompendium szczęścia pod hasłem szczęście. Wstańcie sobie w Wikipedii hasło szczęście i będziecie wiedzieć wszystko na temat szczęścia. Jest opisane dosyć ciekawie, skrótowo, ale dosyć treściwie, więc od tego zacznijmy, bo od czego? No bo pytanie brzmiało, jak być... Czekajcie, ja sobie muszę przykład... Nie mam tego przed oczami teraz, więc przepraszam was bardzo za to, że sobie przypominam. Pytanie Wicki było ujęte w sposób następujący, przybliżenie następujący. Jak być szczęśliwym? Jak osiągnąć szczęście? Coś takiego. No, chodziło jej o to, że, bo to była dłuższa wypowiedź w ogóle, żebym ja napisał, jak to robić, żeby być szczęśliwym. Jak to robić? No po prostu być szczęśliwym. No to jest taka moja odpowiedź, ale to jest odpowiedź bardzo generalna i nic nie mówiąca dla wielu osób, nie wskazująca na nic. Natomiast idąc przez definicję szczęścia różnorakie, bo najpierw zdefiniujmy sobie, czym jest szczęście. Czym jest szczęście? Tutaj Wikipedia nam podpowiada, że szczęście to jest, na przykład mieć szczęście oznacza sprzyjający zbieg, splot okoliczności, pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek, powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych. Odczuwać szczęście oznacza, według Wikipedii, odczuwanie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia, zadowolenia z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem, ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego. To są takie definicje encyklopedyczne, no, paraencyklopedyczne. Potem są różnego rodzaju poglądy filozoficzne mówiące o szczęściu i tak dalej. Na przykład, że Arystoteles mówił, że szczęście to działanie zgodnie z naturą, że ryby są szczęśliwe, na przykład pływając, a ptaki latając, a człowiek z uwagi na swój rozwinięty intelekt może być szczęśliwy tylko poprzez zgłębianie się duchowe i filozoficzne i tak dalej, i tak dalej. To mówił oczywiście Arystoteles już wspomniany.
Według chrześcijaństwa absolutnym szczęściem jest bezpośredni kontakt z Bogiem. I tutaj Tomasz Akwinu się popisał traktatami o tym. Według islamu, bo to też jest islam, proszę bardzo, szczęście jest związane z postępowaniem zgodnym z wolą Allaha. Jako muzułmanin sufita nie do końca się z tym zgodzę. Nie będę teraz z tym o tym rozmawiał. Według nauk buddyzmu nie jest możliwe osiągnięcie szczęścia poprzez podążanie za pragnieniem, gdyż ich całkowite zaspokojenie jest niemożliwe. Tych pragnień. Jedynym sposobem na osiągnięcie trwałego szczęścia jest więc wyzbycie się owych pragnień. Osiąga się wówczas stan nirwany. No i tu mamy takie trzy, z punktu widzenia religijnego, przeciwstawne punkty, które mówią różnie. A ja mówię jeszcze inaczej. Ja jako Michael mówię jeszcze inaczej. Natomiast tutaj, tu jest bardzo taki wyznacznik psychologiczny. Według psychologa amerykańskiego Abrahama Maslowa szczęście jest zaspokojeniem określonych podstawowych potrzeb człowieka. I te potrzeby są następujące. To jest potrzeba fizjologiczna, na przykład głód, pragnienie, sen. Potem jest potrzeba bezpieczeństwa. Następnie jest potrzeba przynależności i miłości. Potrzeba szacunku i potrzeba samorealizacji. I tu z Maslowem już się zgadzam tak bardzo, bardzo, w sensie, że już prawie, że nie dyskutuję. Prawie, że. Właśnie, i że według Maslowa osoba szczęśliwa to osoba, która zaspokoiła wszystkie wymienione wyżej potrzeby, czyli potrzebę fizjologiczną, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przynależności i miłości, potrzebę szacunku i samorealizacji. I według Maslowa ludzie ci, którzy dostąpili tego stanu szczęścia, to są ludzie, którzy posiadają następujące cechy, już je wymienię. Realistyczne nastawienie do świata, akceptacja samego siebie, przyjazny stosunek do otoczenia, spontaniczność, niezależność, niekonwencjonalne podejście do życia, unikanie stereotypów, głęboka duchowość, głębokie przeżywanie miłości, filozoficzne, niezłośliwe poczucie humoru, kreatywność, bogata osobowość, odporna na wpływ otoczenia. A uśmiecham się tak, dlatego że według Maslowa, ja właśnie, szczęście, które ja osiągnąłem, bo ja jestem człowiekiem szczęśliwym, znaczy czasami jestem nieszczęśliwy, ale tak generalnie w życiu to jestem bardzo szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo właśnie te cechy, które przed chwilą wymieniłem, to są cechy, które są w moim życiu realizowane. Czyli to realistyczne nastawienie do świata, aczkolwiek czasem buja w obłokach, ale generalnie jestem realistyczny. Akceptacja samego siebie jak najbardziej. Moje grube ciało, moje krzywe zęby, moje kosmate włosy, kosmate myśli. Ja to wszystko akceptuję i kocham, tak. To jest właśnie praca z lustrem, o której wam wspominałem dawno, dawno temu w parapsychologicznych. To sobie poszukajcie, pogrzebcie sobie na moim kanale, to znajdziecie więcej takich filmów, gdzie mówiłem właśnie o przede wszystkim podstawą jest akceptowanie samego siebie. Zaraz to wyjaśnię, bo tylko dokończę tego Maslowa. Spontaniczność. No właśnie, spontaniczność. Michael spontaniczny postanowił, że zamieszka w Hiszpanii. Już jutro tam może nie jadę, ale spontanicznie już tam prawie jestem. Niezależność. Bardzo ważna rzecz. Żeby być niezależnym od czynników zewnętrznych, od ludzi, od sytuacji, od wszystkiego tak naprawdę. Żeby być niezależnym. Też to rozwinę za chwilę. Niekonwencjonalne podejście do życia. Czy muszę coś więcej dodawać, mając kanał na YouTube i mówiąc to, co mówię? Głęboka duchowość. Nie wiem, czy moja duchowość jest głęboka, mam duchowość jakąś na pewno. Jeszcze chyba nie jest aż tak głęboka, jakbym chciał, albo była możliwa, ale już jest. Głębokie przeżywanie miłości. O, jak ja głęboko przeżywam miłość. Zwłaszcza do samego siebie ostatnio. I do mojego psa. Nie tylko. Czy do paru innych ludzi też. Mam, oczywiście. Tak, bo ta miłość, słuchajcie, ten mój taki rozrywkowy ton wcale nie oznacza, że ja sobie dworuję. Mówię zupełnie poważnie. To głębokie przeżywanie miłości to jest bardzo ważna rzecz. Kochać i być kochanym. To jest bardzo ważne. I mieć tego świadomość. To jest bardzo ważne. A na początek trzeba zrozumieć, czym jest miłość. Ale teraz nie będę znowu szedł do definicji miłości na Wikipedii albo gdziekolwiek indziej, bo o tym można zrobić kolejny odcinek. Na razie mówimy o szczęściu. Filozoficzne, niezłośliwe poczucie humoru. W ogóle poczucie humoru jest fajne, dlatego że trzeba się śmiać. Śmiać, śmiać i jeszcze raz śmiać. Mieć duży dystans do siebie samego, do sytuacji, do ludzi. Śmiać się, nie wyśmiewać, nie szydzić, ale śmiać się. To jest ważne. Kreatywność. Tak, kreatywność jest też ważna. Czyli tworzyć coś. Chociażby w myślach, niekoniecznie fizycznie, ale tworzyć, być twórczym. I bogata osobowość odporna na wpływ otoczenia. Ja nie wiem, jaka jest definicja bogatej osobowości. Nie chcę w to iść. Odporna na wpływ otoczenia bardzo ważna. To znaczy, żeby otoczenie nie miało wpływu na wasze decyzje, na sposób postrzegania świata, na to, jak widzicie samych siebie i innych.
Niech to właśnie będzie, to jest właśnie wszystko, co wymieniłem, ze sobą bardzo powiązane. Ja przepraszam, dostaję chrypki pomalutku, bo jestem znowu, jestem po chorobie, o której wczoraj mówiłem i ciągle jednak wraca mi to, że im dłużej gadam, tym bardziej chrypnę. Przepraszam Was za to, mój głos to traci w tej chwili na swoim naturalnym uroku, za co serdecznie przepraszam, ale myślę, że pomimo wszystko dosłuchacie do końca tego, co mam do powiedzenia. No i tak, wracając do akceptacji samego siebie, bo to jest bardzo ważne w moim ujęciu. Ja Wam zaraz powiem, jaka z filozofii jest mi bliska, jeśli chodzi o definicję szczęścia, ale ta akceptacja samego siebie. Uważam i wiem, może nawet nie uważam, ja wiem to, że to jest najważniejszy czynnik, który ma wpływ na nasze szczęście osobiste. Bo jeżeli będziemy uzależniać szczęście osobiste, czy w ogóle nasze szczęście jako takie, poczucie szczęścia, jako człowieka, od czynników zewnętrznych, to będziemy chodzić permanentnie nieszczęśliwi. Bo czynniki zewnętrzne nie mogą kształtować czegoś, co jest wewnątrz nas. Bo to będzie skrzywione, chore, głupie, brzydkie i w ogóle. Podam przykład. Jeżeli lubię samego siebie, to znaczy staję rano przed lustrem, myjąc zęby, patrzę sobie w oczy, uśmiecham się do siebie i cześć Michał, fajny jesteś gość, bardzo Cię lubię. Lubię swoje pomysły, lubię to, jak się zachowuję, lubię to, jak się ubieram, lubię to i nie kieruję się w ogóle opiniami zewnętrznymi, to jestem szczęśliwy już na dzień dobry, dlatego że nic nie ma wpływu na to szczęście. Jeżeli mam to szczęście powodowane, że ono jest wewnątrz mnie, już tak zakorzenione, że jestem akceptującym samego siebie w 100%, zadowolonym z samego siebie człowiekiem, który sam siebie lubi, to nawet jeśli będę w otoczeniu osób, które mnie nie lubią, czyli chcą wzbudzić we mnie nieszczęście, to nie mają na mnie głębszego wpływu. Więc zacznijcie budowanie swojego szczęścia, zacznijcie przede wszystkim od akceptacji i miłości do samego siebie. To jest najważniejsze. Według Jakubowskiego 76, wel Michała, wel Michaela, czyli mnie. Najpierw siebie, potem resztę. Nigdy na odwrót, bo tak się szczęścia nie zbuduje. Zobaczcie, jeżeli nawet niewyspany jadę rano autobusem do pracy i w przednią szybę autobusu zaczyna bić pierwsze promienie słońca, które dopiero wstaje i czuję to ciepło tego słońca i jest takie, jaki piękny poranek. I te poczucie takie chwilowe, poczucie takiej ekstazy. Kurwa, jakie piękne słońce. I jest człowiek szczęśliwy, bo docenia ten moment. I cała reszta naokoło się w ogóle nie liczy. Ten moment jest ważny i fajny. I daje to poczucie takiego, aż gęsia skórka się robi z przyjemności. No o to chodzi. Budujcie szczęście w sobie. A przede wszystkim szczęście zbudowane i oparte na samoakceptacji. Jest najważniejsza z rzeczy, moim zdaniem. Co do filozofii, to jeszcze tak krótko tylko wspomnę, bo obiecałem. Mnie najbliżej, jeśli chodzi o nurty filozoficzne oczywiście, jest do stoików. Czyli takie hasło, że szczęściem jest brak nieszczęścia. Tak w dużym skrócie. Szczęściem jest brak nieszczęścia. Czyli jak nie ma nieszczęścia, to już jestem szczęśliwy. A porównam Wam to do takiej rzeczy, bo dla tych, którzy może nie do końca rozumieją, jak to wygląda. Ból zęba. Bardzo lubię w ogóle ten przykład, bo ból zęba pasuje do bardzo wielu sytuacji. Ból zęba. Dopóki wszystko z naszymi zębami jest w porządku, zęby nas nie bolą, to nie odczuwamy szczęścia, jakiejś tam euforii i tak dalej. No to jest stan normalny, nie? No jest? Jest. Zaczyna nas boleć ząb. I brwie jak cholera, boli jak niesamowicie. Jest nieszczęście wtedy. Jest, Boże, jak mnie ten ząb boli, w ogóle głowa mi puchnie od tego zęba i tak dalej. O czym wtedy marzymy? Żeby przestał boleć. I co jest dla nas wtedy największym szczęściem? Jak przestanie boleć, to będę szczęśliwy. Tak, będę znowu szczęśliwy, bo nie będę czuł bólu zęba. Ergo, din, 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 din. Szczęście jest brakiem nieszczęścia. Ale to szczęście, bardzo często potrzebujemy tego nieszczęścia, przynajmniej na chwilę, żebyśmy zrozumieli, co było szczęściem. No bo tak, jeżeli mamy piękny, no widzicie, będę teraz kaszlał. Taki piękny wykład i kaszlem zakłócę Wam. Wybaczcie mi na chwilę. Już. Jeżeli mamy piękny dom, w którym się wychowaliśmy, urodziliśmy i on jest dla nas naturalny, to nie odczuwamy szczęścia takiego euforycznego codziennie, że w nim mieszkamy.
Ale gdybyśmy ten dom stracili w jakiś sposób, nie wiem, spłonąłby, zginął, zniszczyłby się w wyniku trzęsienia ziemi czy cokolwiek innego, albo komornik by nam go zabrał, to wtedy będzie nam brakowało tego i będziemy to wspominać jako szczęście. Ergo, znowu ergo, lubię ergo dzisiaj, szanujmy to, co mamy na tu i teraz, a co powoduje te drobiazgi takie szczęśliwe właśnie. Smak ciepłej herbaty rano, ciepło psa lub kota obok łóżku w nocy, lub ukochanego, to się czasem zdarza, że grzeje, nie? Dobry posiłek, promienie słońca, brak deszczu na przykład, w ogóle słoneczny dzień. I nazywajmy to szczęściem, a nie normalnością. Bo szczęście jest brakiem nieszczęścia. No. I ten stoicyzm jest mi bardzo, najbardziej bliski. Bo jest takim... przede wszystkim, co mówi stoicyzm, to wam przeczytam też definicję tutaj, proszę bardzo. Stoicyzm jest filozofią życia postulującą gotowość na wszelkie wyroki losu. Bo na szczęście wszelakie serce ma być jednakie, pisał Jan Kochanowski. Stoicyzm również jest pochwałą cnoty, najwyżej ceni sobie umiar i wolność. Wolność od wyroków losu, od emocji i uczuć. A to już jest w ogóle dla mnie nirwana szczęścia. Bo jeszcze cały czas jestem ułomnym człowiekiem i nadal jestem pod wpływem wielu emocji i wielu uczuć, w związku z czym one też moderują w jakiś sposób moje życie, ale sztuką jest umiejętnie nad nimi panować i w odpowiednim momencie sobie zastopować emocje. Emocje często są związane czy to z miłością, czy z relacjami z innymi ludźmi, czy z sytuacjami, nie wiem, w pracy i tak dalej. Ale warto sobie to temperować. Ja mam taką złotą metodę, jak mnie coś bardzo męczy, to przestaję o tym myśleć i idę z tym spać. A rano się myśli zupełnie inaczej już na ten temat. Już pomijam kwestię, że warto też medytować. To też promuję oczywiście. Medytować w takim sensie najprostszym, czyli sobie po prostu oddychać, wdychać i wydychać, wdychać i wydychać, wdychać i wydychać, próbując wyłączyć myślenie. Nie zawsze to wychodzi, prawie nigdy nie, bo zawsze myśli krążą, ale zmieniają swoją postać. Takie rzeczy i cuda się dzieją. I wracając do tego, do definicji szczęścia według Jakubowskiego, szczęście jest brakiem nieszczęścia, to po pierwsze. Szczęście jest odczuwaniem takich drobiazgów życia codziennego, które zacznijcie po prostu zauważać. Naprawdę. Zapach fajnego szamponu do włosów, którym myjecie głowę, na przykład rano, już może być powodem do szczęścia. Daje takie uczucie szczęścia. Coś przyjemnego czuję nosem. Właśnie to słońce, o którym cały czas mówię, bo to jest bardzo ważne. Ten piesek, o którym mówię, bo to jest też bardzo ważne. To, że spojrzę w lustro i zobaczę, o, fajnie się ubrałeś dzisiaj, Michael, fajnie wyglądasz. W autobusie będą się na ciebie patrzeć z zazdrością. Poczucie szczęścia jest? Jest. To nie chodzi o jakiś, wiecie, narcyzm, bo to nie jest narcyzm. Narcyzmem nigdy nie nazywajcie uwielbienie samego siebie narcyzmem. Bo miłość do samego siebie jest podstawą wszech rzeczy, moim zdaniem. I najważniejszą rzeczą, która buduje w ogóle relacje z otoczeniem. Nikt nigdy, nawet rodzice, nie pokochają nas tak, jak my powinniśmy kochać samych siebie. Jeśli nastąpi moment, w którym pokochamy samych siebie, to nikt inny nie zburzy tej miłości. A jeżeli będziemy uzależniać swoje szczęście i samozadowolenie od akceptacji i miłości innych, to będzie upside down i parabolka taka ładna. Bo będą się zjawiali ludzie, którzy nas kochają, potem nas olewają, potem nas ktoś inny znowu kocha, potem olewa i tak będzie cały czas. Jeżeli będziemy się sami siebie cały czas kochać, to nawet jeżeli będą ludzie, którzy przyjdzie, jeden pokocha, potem zostawi, pokocha, zostawi, a my będziemy się nadal kochać cały czas, to nie zrobi na nas to większego wrażenia. Zaufajcie mi, ja przez to przeszedłem. Że od paru lat tak żyję i tak dokładnie jest. I moje, jak ja to nazywam, upside down emocjonalne się w miarę prostuje, bo z parabolki się przeistacza taką prostą. Bo przestałem uzależniać akceptację innych, miłość innych, przyjaźń, sympatię innych. Przestałem uzależniać od tego moje szczęście. Ja po prostu jestem szczęśliwy i znajduję to szczęście w małych drobiazgach otaczających mnie i w samym sobie. A czy ktoś inny w tym czasie mnie akceptuje i kocha, czy nie, to nie ma wpływu na to, że jestem szczęśliwy, czy nie. I tak reasumując, bo już trochę gadam, parę minut, żeby was nie zanudzić, poszukajcie szczęścia najpierw w samych sobie i w swoim otoczeniu. To jest najważniejsze. Polecam gorąco
odnośnik do źródeł znajdziecie w linku pod spodem, wam wrzucę, do pracy z lustrem, co jest bardzo ważne, żeby nauczyć się właśnie akceptować przede wszystkim siebie, a potem pokochać. A potem będzie już wszystko naprawdę proste, zauważycie to sami. Jak tylko przerobicie parę lekcji, które wcale nie są skomplikowane i nie jest to kurs, który trwa 12 miesięcy, znacznie krócej. Polecam gorąco Michael Waldorf Kaperstein, czyli Jakubowski 76, czyli po prostu Michał. Dobranoc kochani, albo dzień dobry, to zależy kiedy będziecie mnie oglądać. Życzę wam wszystkiego dobrego, idźcie teraz do lustra, spójrzcie sobie głęboko w oczy i powiedzcie: wiesz co, stary, stara, kocham cię pomimo wszystko. Kocham cię pomimo wszystko. To jest najważniejsze. Pozdrawiam.